Hej, siemka, tutaj Szybek i witam was po dłuższej przerwie, w zasadzie miesięcznej aż przerwie, w Feed-the-Szybku, w ogóle w działaniu na moim kanale, w kolejnym odcinku z serii Feed-the-Szybek. Co się działo, to już mniej więcej wam opowiadałem, ale mam do opowiedzenia jeszcze parę innych rzeczy. Odkąd przyjechałem, pojawił się jeden film, w sensie odkąd wróciłem do domu. Ten film był na temat tego, że wróciłem, że fajnie, że zaraz będę kręcił, ale co się okazuje? Miałem awarię małą sprzętu i musiałem wymienić mały podzespół, płytę główną. Niestety też poszedł procesor do wymiany. No tak. Także ten hajsy z YouTube'a sobie już poszły prawie. Jeszcze planuję jedną wymianę, co przełoży się na lepsze gameplaye, jeśli chodzi o kartę graficzną. Mam nadzieję, że to też jakoś dobrze wpłynie na filmy. Natomiast tak, wymiana płyty głównej, no trochę to zajęło. Może nie samo wymienienie, ale zamówienie tego, no wiecie jak to jest. Potem też, przyznam szczerze, potestowałem trochę nowe podzespoły, grając w Armę 3. No i tak oto dopiero teraz jestem, mam nadzieję, że nie będziecie z tego powodu źli. No ale dobrze, przejdźmy już do Feed-the-Szybka. Generalnie ten odcinek chciałbym zadedykować taki jakby, powiedzmy, sposób osobom, które pisały, kiedy będzie Feed-the-Szybek, bo te komentarze właśnie zmotywowały mnie do tego, żeby nakręcić teraz ten odcinek. No wiecie, to naprawdę jest sympatyczne, przyjeżdżacie, patrzycie ile tego jest i ludzie piszą, dziennie przynajmniej jeden taki komentarz się pojawiał, więc tak, oto jestem moi mili, oto jestem, cieszę się, że wypytywaliście. A co do gry, jak widzicie sporo rzeczy się tutaj wygenerowało przez ten miesiąc, no zresztą nie dziwię się, to kupa czasu jest. No i coś bym musiał z tymi materiałami zrobić. Poza tym, że coś by się przydało zrobić z tą ulicą, można by tędy kurczę się przechadzać, a nie tak na stop latać. Mam kilka różnych pomysłów. Na dzisiaj chciałbym zrobić coś z tym domkiem. Mam nadzieję, że w ogóle się wyrobię. Mam też od razu w zanadrzu plan przeprowadzenia pewnej fajnej rury. Muszę tylko wymyślić, jakby ją zrobić. I o co chodzi z tą rurą? Po prostu chcę wyprowadzić itemy stąd. Tak, tu będzie domek, jak kiedyś wam opowiadałem, jakaś taka budka. Taką rurę chciałbym sobie przeprowadzić tu, o. Będzie ona na item ductach, stąd już mam troszeczkę większą ilość w inwentarzu. Tylko myślę jeszcze nad całą konstrukcją. Zróbmy tak. Muszę się przejść po jakieś materiały dodatkowe. Na przykład po jakieś żelazo, czy coś z tych rzeczy. Tutaj poprowadźmy sobie linię item ductów. Nie wiem, czy to akurat w tym miejscu powinno być, może nawet wyżej. Nie? No właśnie. I tam na tej linii sobie zaraz przeprowadzimy jakiś tam wzorek. Wzorek, nie wzorek, coś z żelaza. Dobrze, ale najpierw się prześpię. Generalnie przypomniałem sobie, bo musiałem też instalować na nowo całą grę, mody i tak dalej, no cóż, format nie czekał. Musiałem poustalać kilka nowych rzeczy. Potraciłem wszystkie waypointy w takim razie. No niestety nie skopiowałem plików. Umknęło to mojej uwadze, miałem też inne rzeczy do skopiowania. I przestawiłem sobie jasność ekranu, żeby była odpowiednia. Mam nadzieję, że to jakoś docenicie. Że to jakoś widać ten efekt przestawienia. Dobra. Weźmiemy sobie parę sztabek. Tylko właśnie. Czyli tu mi się żelazo skończyło, dobra, zaciągniemy stamtąd. Tak, zrobimy sobie blok i zobaczymy, jak ta rura będzie wyglądać. O, chisel, jeszcze z chisla mogę skorzystać. Jeżeli wykorzystam ten blok, będzie bardzo prosta. Wiecie, po prostu pokroję to sobie na mniejsze plasterki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tu też są inne takie tego typu bloczki, co by nie było złym rozwiązaniem. Być może nawet to by było fajne. Tak. Zobaczmy. Tak, wiecie, dla testów, bo ten odcinek niestety będzie bardzo chaotyczny. Ja postaram się, żeby nie trwał zbyt długo. Być może jeżeli nie będzie trwał zbyt długo, to jeszcze zrobię wtedy w czwartek. No bo wiecie, no na razie mam rozgardiasz straszny na komputerze, ale udało mi się jakoś tak, no, sprawić, żeby,
żeby coś nakręcić, no. Ja wiem, to brzmi jakby to było coś trudnego, jakbym tego nie lubił. Nie, o to chodzi. Zresztą, jeżeli formatowaliście sprzęt i potem musieliście to wszystko instalować, to chyba wiecie, o czym mówię. Wszystko jest takie uciążliwe wtedy. Kurczę, znowu to muszę instalować. Takie tam. Spadłem. Tak, tylko chcę sobie zobaczyć, jakby to wyglądało, czy ładnie, czy też nie. No jejku. O. Nie wiem, jak to ustawiłem. Trafię? Nie umiem trafić. Muszę zlecieć tutaj, kliknąć OK. Czy taka rura gdzieś tu mogłaby biec? No niby tak, ale musiałbym wtedy jeszcze może to wypełnić, albo i nie. Musiałbym przede wszystkim jakiś stojak sobie ogarnąć, tak. Przede wszystkim jakiś stojak. No i dobra, to jest kwestia rury. Co myślicie o tym? Jeżeli macie jakiś lepszy pomysł, jaki blok by dać tak na otoczkę, to dajcie znać. Z chęcią skorzystam. No i tak, ta rura sobie będzie biegła tędy i wpadnie nam do środka. Rzeczy już tam sobie poprzygotowałem do zrobienia coś z Applied Energetics. Niestety, i tu się muszę przyznać, mało kto ostatnio siedzi tu u mnie na serwie z tych ludzi, którzy sobie tu pogrywali razem ze mną. Tych znajomych praktycznie już tu nie ma od dawna. I na moim świecie nie występowały rzeczy do Applied Energetics. Kompas nie działa. Także potem też to mogłem stwierdzić. Generalnie też pobiegałem trochę. Więc muszę się wam przyznać, żeby nie było potem jakichś podejrzliwości. Musiałem sobie te cztery rzeczy tu i tą piątą tu niestety dać. Tak, dostałem wtedy ten dostęp do komend przez osobę, która tutaj zarządza tym wszystkim przez FTP. Niestety to nie jestem ja. Także nie wszystko sobie mogę tu robić. No i tak, sobie to dodałem i chciałem wam powiedzieć, żeby nie było. No, kurczę, wiecie, oglądacie to, powinniście takie rzeczy wiedzieć. No ale dobra. Ile to już nagrywamy? 8 minut wedle Audacity. No to dobra. W takim razie mam jeszcze czas, żeby wymyślić coś z tym domkiem. Co chciałem sobie wymyślić? Przede wszystkim chciałem sobie zrobić dach z tych bloków. Jak dobrze pamiętacie, jest to z Immersive Engineering, zresztą jest to opisane. A! Dostawiłem jeszcze squeezer, fermenter i kolejny generator, po to, żeby mieć jeszcze jakieś dodatkowe zasilanie w fabryce. Ten cały czas będzie pyrkał, żeby zasilać nam tamto kopanie. Potem może jakąś logikę wymyślę, żeby ten ewentualnie, jeżeli nie jest forsowany, odpalał tam część energii. Coś tam się zrobi. A tutaj chcę sobie zrobić, o właśnie, takie schodki tam na górze w formie dachu, żeby pasowały mi do tego. Wiecie, jakiś akcent, żeby to jakoś się zgrywało, żeby to nie było jakieś takie obce, osobne i w ogóle. Tak, to może na razie sobie te rzeczy z Applied odłożę na bok, bo w tym momencie nie będą mi one zupełnie potrzebne. Książka z Immersive, dobrze, niech na razie wyląduje tu. To też potrzebne nie jest. Okej. Okay. Myślę, że tyle miejsca w ekwipunku mi wystarczy na teraz. Za dużo niestety tych schodków nie mam. Ale przymierzmy się do tego, jakby to. Ojejku, jejku. Jakby to nam wszystko się zgrywało. Przede wszystkim ten dach nie powinien być zbyt wysoki. Ja może w ogóle go usunę w całości. Albo na początek nie. Inaczej. Próbnie. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Szybko, jaki. Jakiego ty masz cela? Próbnie sobie ustawmy tak. No i co? To pasuje mi do tamtego. To na pewno. Jeszcze te bloki będą oczywiście wszystkie inne, ale. Nie, to jest ok. Tak to może być. Czy to jednakowoż powinno wystawać? No nie sądzę. Dobra, w takim razie rozkopmy sobie cały dach. I będzie cacy. A w ogóle ten, co tam u was, gracie na modach? Tak, jak już nie wiesz, o co zapytać, to zapytaj widzów, co tam.
Dobra, skopiemy to. Nie no, to był taki żarcik, spoko, spoko. Znaczy, możecie opisywać, co tam. Co tam u was, co stworzyliście ciekawego. Być może ten projekt też mogę wdrożyć tutaj i pod waszym przewodnictwem, albo osoby po prostu, która mi podała jakiś pomysł, coś zbudujemy. Właśnie, ej, to nie jest głupi pomysł. Jeżeli będziecie mieli jakiś taki swój własny pomysł, inicjatywę, co by zbudować, i to będzie fajne, i ja to wdrożę, to będzie tabliczka z waszym nickiem, ewentualnie paroma słowami, bo wiecie, tabliczki są małe. Że to wasze. Wasz pomysł. To nie jest. Nie jest głupie, ej. Mi się to podoba. Nie wiem jak wam, bo może wcale się nie kwapicie za takich pomysłów. Stwierdzicie, że to takie trochę średnie. Spoko. Ale nie, ja bym był naprawdę bardzo zadowolony, gdybyście mi takie pomysły popodsuwali. To dla mnie też jest takie przyspieszenie nagrywania, bo nie muszę non-stop kminić, co by wam tu fajnego pokazać, jeżeli wam wśród was jest w ogóle ktoś, kto też ogarnie modyfikacje. No bo wiecie, kreatywność też w pewien sposób może ograniczyć. Nie mówię, że jej mam mało, no ale też ma swoje limity. Na przykład jestem czymś zajęty, zaabsorbowała mnie nie tyle co inna gra, ale na przykład jakieś tam obowiązki. No to nie mogę niestety tyle czasu, ile bym chciał poświęcać samej grze, no nie? No znowu ciucia przejechała. Ja nie wiem, po co to metro w ogóle dali do Minecrafta. To jest spoko, ale no nie powiem, że to jest jakieś specjalne. Dobra, to muszę sobie przesunąć, no nie? O jeden blok, o dwa. Może o jeden. To wtedy byłoby chyba całkiem. Albo o dwa. Tak, o dwa. To będzie lepsze. Okej. Okay. Przede wszystkim muszę sobie ustawić ten dach tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało. Powiedzmy, że od tego poziomu będzie się zaczynał ten mój daszek. O. I ten daszek sobie tam będzie biegł. Niestety mam mało tych klocków. Będziemy musieli trochę dokraftować, ale oleju to ja tam mam i mam i mam. Sporo coke choke robiłem. To jest chyba koksu. Więc tam nie zabraknie. Dobra. To się jeszcze powywala. Dobra, wiecie co? Ja skopię może te ściany i do was wrócę, bo przecież ja was zanudzę tym. Chodź tu, krówcia. Dasz mi troszeczkę zupki. O, i będę najedzony. Dziękuję. Tak, ja cię mu też. Okej, dobra, jestem. I słuchajcie, zrobiłem sobie nie za dużo tutaj. Przede wszystkim dzień, poszedłem w kima, dorobiłem daszek i w sumie to tyle. Takie pytanie do was, też korzystacie z Windowsa 10? Tak, ostatnio się przesiadłem. Właśnie z powodu też tego wszystkiego, co się działo, stwierdziłem, że a dobra, to przy okazji sobie też zainstaluję 10. Powiem wam, że to całkiem fajny system. Tam mówiono, że tam za dużo danych wysyła, coś tam. Nie wiem, jak to tak serio wygląda. Być może doprawdy tak to jakoś tak wymyślili dziwnie, że bardzo, bardzo dużo informacji sobie będą zbierać. Ale no, co oni z tym w sumie mogą zrobić? No, jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, no to się będzie kitrał. Ale to w sumie i tak go mogą znaleźć. Przecież z tego co wiem, to nawet robiono jakieś tam łatki do dziesiątki. Nie dziesiątki, przepraszam. Do 8, czy tam 8.1 też. Do siódemki, które też tak w zasadzie można by powiedzieć szpiegowały troszeczkę. Także nie wiem. Mi się generalnie z tego systemu całkiem wygodnie korzysta. Swoją drogą, no, format też dużo dał. Jakby nie było, formatowanie, czyszczenie wszystkiego i stawianie od nowa sprawia, że komputer ma swój znowu taki świeży oddech, że to tak wszystko ładnie działa.
Także przypuszczam, że to tak wszyscy ludzie mówią: o, mój komputer teraz szybko działa, wszystko wina dziesiątki, znaczy dzięki dziesiątce. O, ładniej to brzmi, to tak nie do końca chyba było. No bo hej, wyczyścili przez chwilę wszystkie te zbędne pliki. Dobra, to zaczyna nabierać jakichś dziwnych kształtów. Muszę teraz jeszcze wymyślić, jakie by to sobie klocki nadudać. A właściwie, to przecież mamy Chisla. A Chisel bardzo lubi niektóre rzeczy. No tak, strzelić nam starszy. Na przykład kamień. Z kamienia da się tu bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić. Nie tu, tutaj. Okej. Cóż by za klocki sobie tu wziąć, co? Może te? Te wyglądają spoko. Tak, to one się mogą właśnie nadać do mojego celu. Tak, ta przybudówka wtedy będzie miała całkiem przyjazny, myślę, wygląd. Dobra, to tak, to sobie musimy wyrzucić stąd, sio. Tego na razie nie mam jak pozbierać. Wywalmy jeszcze ten kobl. Aha. Czy mam miejsce na dirt? Mam miejsce na dirt. Dobra, zatem jeszcze wykopiemy sobie troszeczkę tutaj ziemi. Więcej pola do manewru. Okej. Okay. A i właśnie, jeśli chodzi o tą dziesiątkę, to wątek chciałem zacząć, żeby tak zahaczyć jeszcze o Minecrafta na wersję, znaczy na wersję, na Windowsa 10. W zasadzie każdy z nas już mających Minecrafta, mam na myśli o osobach, które kupiły sobie licencję jakiś tam czas temu, ma dostęp do Minecrafta właśnie na dziesiątkę. Nie wiem, czy wiedzieliście. Każdy z nas ma wtedy prawo sobie ściągnąć, zainstalować. No w sumie zainstalować, no. Z tego co wiem, to pisali to praktycznie tam od początku, czy tam może od, no, jakiegoś tam niskiego etapu. Wyeliminowali tam zawiłości w kodzie, że to tak znacznie szybciej działało. Zwierzęta szybciej tam na przykład się żwawi ruszają po tym, jak się je tam uderzy. Jakieś takie tam. Oglądałem po prostu filmik i teraz będę się mądrzył. Tak w skrócie. Myślałem, czy by też się nie zaopatrzyć w tą dziesiątkę. Znaczy w tą wersję. Ja tu chyba mam odpowiedni sprzęt do tego. Tak, Dolly. Postaw to tu. Okej. Myślałem, żeby się w to nie zaopatrzyć, zobaczyć co nieco, jak to tam wygląda. Problem jest jedynie taki, że no, tam w sumie to jest zacofana trochę ta wersja. Ona jeszcze sobą nic nie reprezentuje ciekawego. No bo jakby nie patrzeć, to tam dopiero jakiś czas temu pistony dodali. Nie, pistony chyba były. Biomy, teraz coś było z biomami. Oczywiście bugfixy, no i te mikropłatności. To po prostu myślałem, że pęknę ze śmiechu, gdy o tym słyszałem. Mikropłatności w Minecrafcie. No, no doprawdy, nie mieli już czego wsadzić. Można kupować paczki skinów, jej. Nie wiem, ile osób z tego korzysta i czy skorzysta. Chociaż tak zakładam, po rozmowie z paroma znajomymi na TeamSpeaku, najwięcej to osób młodszych będzie kupowało takie rzeczy. I przede wszystkim, jeżeli dodali możliwość płatności telefonem. Wiecie, SMS-y, nie? To mam na myśli. No bo przecież, no, jak się jest w pewnym jeszcze wieku, to nie można założyć sobie konta bankowego. Czy to jakiegoś tam właśnie dla młodszej osoby, tam od 13 roku życia, bodajże to jest. Trzeba to płacić sobie wtedy telefonem na serwerach. A wiem, że takie rzeczy się dzieją. Nie, że jestem jakimś tam wielkim przeciwnikiem. Niektórzy sobie wtedy na tym zarobią jakoś. Okej, to już nabiera naprawdę ładnych kształtów, ale słuchajcie. Na zegarze tutaj mam 22 minuty. Myślę, że już czas zakończyć odcinek. I cóż, ja tu zostanę. Nie będę nic robił, dopiero będę budował dalej.
gdy się tutaj znów zobaczymy. O, tutaj mam jakiś słupek, bym musiał sobie zrobić. Nazbieram troszeczkę materiałów i już żwawiej zaczniemy więcej budować. Nie będzie takiego gadania, tak jak teraz, o niczym. Chyba że wam się to podobało, chociaż wątpię szczerze. No cóż, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, no i do następnego.